Namaste, Black and White, yogablogspot.com. Wspólnie z Kubem Witolaczy dzisiaj zrobimy 5 do 10 powtórzeń naszej sekwencji 5 asan na utrzymanie kondycji. Potrzebny Wam będzie klocek albo gruba książka. Może być też elastyczna piłeczka, cokolwiek, co możecie ściskać w ten sposób albo w poprzek. Na razie odłóżcie sobie klocek na bok. Usiądźcie w siedzie z krzyżem, połóżcie prawą dłoń w lewej i dotknijcie kciuki opuszkami. Zamykamy oczy, kładziemy sobie ramiona wygodnie na udach, przełącz się na oddech nosem. Wczuj się w głęboki i długi wdech i wydech przez nos. Pogłębiaj oddechy bardzo spokojnie i powolutku. Poczuj, jak każdy wdech i wydech dotleniają cały Twój organizm. Zacznij coraz mocniej naciskać na siebie opuszkami kciuków i pozostając w głębokich wdechach i wydechach przez nos, jeszcze z zamkniętymi oczami, weź jeszcze jeden wdech i długi wydech, rozluźniając barki. Z kolejnym wdechem złącz palce dłoni, przeciągnij się ramionami nad głową. Na wydechu przeciągnij się ramionami przed siebie, rozciągając plecy. I wdech ramiona nad głowę. Z wydechem otwórz oczy, przenieś dłonie za plecy, skieruj palcami w dół do bioder i do pośladków i z wdechem otwórz klatkę piersiową, odepchnij się od dłoni, rozciągnij klatkę. Z wydechem wciągnij brzuch, przenieś ramiona do przodu, rozciągnij plecy, oddal barki w uszu. Z wdechem w siadzie przesuń ramiona na prawo, rozciągając lewy bok. Pośladki siedzą na macie równomiernie. I wydech, wróć dłoń do centrum. I z wdechem przesuń dłonie spokojnie na lewą stronę, rozciągnij prawy bok. I wydech, powolutku wróć do centrum. Z wdechem przejdź do klęku podpartego dowolnym sposobem, nie musisz tak jak ja. Ustaw dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, na szerokość bioder, podnieś palce stóp. I na kolejnym długim wdechu zapadnij się lędźwiami w krowę. Z wydechem od podwinięcia kości ogonowej zaokrągli plec do kota. Z wdechem od wypchnięcia ogona w górę zapadamy się lędźwiami krowa. I wydech, podwiń kość ogonową powoli od dołu do góry, zaokrągli plecy. I wdech, ogon w górę, zapadamy się w krowę, ciężar ciała lekko do przodu. I wydech, podwiń kość ogonową, zaokrągli plecy, ciężar ciała lekko w tył w kocie. I wdech, przesuwaj ciężar ciała do przodu, kieruj kość ogonową w górę, zapadaj się w lędźwiach w krowę. I wydech, podwijaj ogon, zaokrąglaj plecy od dołu do góry, ciężar ciała lekko w tył. Jeszcze 4 powtórzenia, wdech, krowa. I wydech, kot. Siadaj coraz niżej. Wdech, krowa. I wydech, kot. I wdech, krowa. I wydech, kot. I z wdechem jeszcze raz krowa. Z wydechem tylko sam kot. Odepchnij się od dłoń, pies głową w dół. Przejdź kroczek stopami dalej. Zacznij mocno odpychając się od dłoni. Kołysać biodrami, unosić nogi. Zostań w psie z głową w dół na moment. Rozciągnij, rozgrzej nogi, mocno odpychaj się od dłoni,
całą powierzchnię tych dłoni, ściągaj łopatki do pleców, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, unoś nogi coraz wyżej, otwieraj biodra, oddychaj bardzo głęboko i powoli. I jeszcze jeden wdech, uwaga, z wydechem pies, głową w dół, stopy na szerokość bioder. Z wdechem deseczka wciągnij brzuch, podwij kość ogonową, zrób kroczek dłoni do przodu i na wydechu czaturanga albo kolana, biodra, klatka piersiowa na matę. Z wdechem spójrz albo sama kobra, klatka w górę albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. I z wdechem jeszcze raz deseczka wciągnij brzuch, podwij kość ogonową, z wydechem kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę albo czaturanga. Z wdechem kobra, albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Powoli z wdechem przyjdź do deseczki, wciągnij brzuch. Z wydechem zostań w niej, odpychaj się mocno od dłoni. I weź jeszcze jeden wdech w pozycji. Z wydechem podejdź stopami do przodu do malasany. Szeroki rozstaw stóp. Łokcie po wewnętrznych stronach ud. I wdech. Barki w dół, podbródek do mostka. I długi wydech. Mocne stopy na macie. Rozpychaj lekko. Łokciami uda na boki. I głęboki wdech w pozycji. Z wydechem przenieś dłonie za plecy albo od razu ramiona do przodu, siadamy. Z wdechem nawasana wciągnij brzuch. Ramiona równolegle do maty, pod udział równolegle. Kolana ugięte, wydech, oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. I wdech, mostek do przodu, trzymaj pozycję. Z wydechem stopy na szerokość bioder, dłonie daleko za plecy, palce w dół do bioder, ugnij łokcie. Wdech, Purwottanasana, blat stołu. Unieś miednicę w górę, doklej całe podeszwy stóp do maty. I wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się od całej dłoni, poczuj pracę tyłu w ramion tricepsów. I głęboki wdech w pozycji. Uwaga, z wydechem na silnych dłoniach odstaw stopy do dłoni i z wdechem skłon do przodu, Uttanasana. Przenieś dłonie do przodu przed stopy. I wydech, wciągaj brzuch, możesz lekko ugiąć kolana. Głęboki wdech w pozycji. I z wydechem ugnij kolana, odstaw dłoni do przodu, przejdź do deseczki. Z wdechem wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową mocno. I wydech, odpychaj się od dłoni, lekko odblokowane łokcie, spinaj pośladki. I jeszcze jeden wdech w pozycji. Pracują plecy, mocny brzuch. I z wydechem lekko podejdź stopami do przodu, do malasany. Stopy szeroko, palce na zewnątrz albo równolegle, tak jak wolisz. I z wdechem rozpychaj lekko łokciami, uda na boki, bardzo delikatnie. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji. Uwaga. Z wydechem albo kładziesz dłonie za plecami, podpierasz się, albo siadasz na macie. Przejście do nawasany. I wdech, prostuj ramiona wzdłuż ciała, wciągaj brzuch, ściskaj uda. I wydech, brzuch wciągnięty, oddal barki od uszu, pracuj o plecy. I jeszcze jeden głęboki wdech, dół brzucha zasany, ściskaj mięśnie krocza. I wydech, odstaw stopy na szerokość bioder, przenieś dłonie daleko za plecy, palce w dół, ugnij łokcie, palce do pośladków. I z wdechem Purwottanasana unoś miednicę, całe podeszwy stóp i dłonie na macie. I wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się aktywnie od wszystkich dłoni, wszystkie opuszki palców, dłoni na macie. I jeszcze jeden wdech, mocne nogi, nie rób tego, nie odrywaj palców stóp. I z wydechem, odpychając się równomiernie od dłoni, kroczymy sobie stopami do dłoni, stopy na szerokość bioder. I z wdechem przenieś dłonie do przodu, przed palce stóp, Uttanasana, skłon.
i wydech wciągaj brzuch, zacznij pogłębiać każdą pozycję. Głęboki wdech pozycji. I z wydechem spuść przed siebie, ugnij kolana, przenieś dłonie do przodu, deseczka. Z wydechem odstaw nogi, tym razem bardzo daleko. Wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. Wydech, barki są nad dłońmi, mocny brzuch, ściskaj pośladki. I wdech w pozycji, pracują plecy, dół brzucha. Podwijaj kość ogonową. I wydech, przejdź do malasany. Mogą być stopy na szerokość bioder, albo możesz w malasanie już próbować łączyć kostki. Nie rób tego na siłę. To jest drugi wariant. I wdech. Rozpychaj łokciami, ramionami. Kolana na boki, całe stopy na macie. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I wdech w pozycji, cały czas dół brzucha pracuje. Pępek zasany, uwaga. Z wydechem przenieś dłonie do tyłu albo usiądź na macie. I z wdechem nawasana kolana ugięte albo spróbuj tym razem wyprostować nogi. Wciągnij brzuch. Z wydechem rotuj uda do wewnątrz. Mocny pępek, łopatki do pleców. I wdech w pozycji, podbródek do mostka, mostek wyżej, brzuch pracuje. I wydech, ugnij kolana stopy, rozstawione na szerokość bioder na macie, dłonie daleko za plecy, palcami w dół skierowane. I wdech, purwostana sala, unieś miednicę wyżej, odepchnij się od całych wnętrz dłoni, podeszew stóp. I wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się od dłoni, tricepsy pracują. I wdech w pozycji, całe palce stóp na macie. I wydech, odpychając się od dłoni, przejdź stopami na szerokość bioder do dłoni. I z wdechem dłoni przed palce stóp, uttanasana skłon, możesz lekko mieć ugięte kolana, gdy podnieś ciągnie. I wydech, wciągaj brzuch, kieruj czoło do kolan, rozszerzaj barki, rozszerzaj łopatki, bez napięcia w szyi. I wdech w pozycję. I wydech, ugnij kolana, przejdź dłońmi do przodu, deseczka. Z wdechem odstaw nogi daleko, barki nad dłońmi, mocny brzuch. Wydech, odpychaj się dłońmi od maty, wciągaj pępek, ściskaj poślady. I jeszcze jeden wdech w pozycji. Uwaga, modyfikacja dla chętnych. Z wydechem ugnij kolana, przejdź do malasany. Możesz skoczyć, popatrz, wykonując taką pozycję, mocne dłonie, lekki skok stopy na szerokość bioder. I wdech, łokcie do wewnątrz. Jeśli chcesz, możesz zwężyć w ten sposób stopy, ale nie rób tego na siłę. Mogą być na szerokość bioder. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Pamiętaj, że robisz tylko warianty asan, które możesz. I wdech w pozycji, całe stopy na macie, mocny pępek, zaciskaj mięśnie krocze. I wydech, albo ramiona do przodu, albo za plecy, siadamy do naszej nawasany. I ze wdechem na mocnym brzuchu odchylamy się w tył, prostujemy nogi. Zawsze możesz wrócić do pierwszej wersji. I wydech, wciągaj brzuch, doklejaj mocno łopatki do pleców. I jeszcze jeden wdech w pozycji, rotuj uda do wewnątrz, jeśli masz proste nogi. I wydech, ugnij kolana, odstaw stopy na matę. Możesz teraz wyprostować nogi, purwottanasana druga, złącz je. Przenieś dłonie za plecy, palce w dół do bioder. I ze wdechem miednica w górę, odpychaj się od całych wnętrz dłoni. Jeśli masz proste nogi, nie odrywaj palców stóp od maty. I wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się mocno od wnętrz dłoni, pracują tricepsy. I wdech, klatka w górę. Mocne dłonie na macie, mocne stopy. Uwaga, z wydechem, jeśli miałaś ugięte kolana, podejdź stopami do dłoni. Jeśli proste nogi, uginamy najpierw kolana. Na mocnych dłoniach podchodzimy stopami do dłoni. I z wydechem uttanasana skłon. Możesz teraz pogłębiać pozycję, chwycić się gdzieś dłońmi za łydkami. I wydech, wciągaj brzuch. Szerokie barki, szerokie łopatki. I głęboki wdech pozycji. I wydech, ugnij kolana na chwileczkę. Odstaw je na matę, bierzemy książkę, klocek. Możesz kontynuować bez książki, bez klocka. Uwaga, kładziemy klocek na płasko. Albo książkę dłonie na klocek. Odstaw nogi w tył do deski maksymalnie. Wróć barkami pod ramiona, wciągnij brzuch.
podwiń kość ogonową i wdech, deseczka, mocny brzuch, odpychaj się mocno od dłoni i wydech, wciągaj pępek lekko odblokowane łokcie i wdech w pozycji, spinaj pośladki, mocna deska, tłum w jednej linii z nogami i wydech, przejdź do klocka, malasana, stopy szeroko albo wąsko i z wdechem w malasanie, ramiona z klockiem w górę, podbródek do mostka. I wydech, wciągaj brzuch. Cały czas odsuwaj kolana na boki, ale popatrz, masz stopy na macie, nie robisz tego. Stopy całe na macie. I jeszcze jeden wdech pozycji. Oddalaj barki od uszu. Mocno. I wydech, jeśli masz klocek, książkę, spróbuj usiąść. Teraz na macie włóż klocek płasko między uda. I wydech. Powolutku wdech, navasana. Ściskaj klocek udami, rotu uda do wewnątrz. I wydech, wciągaj brzuch, doklejaj łopatki do pleców. I wdech w pozycji. Mocne nogi ściskają klocek, mostek w górę. I wydech, stopy na matę. Przenieś dłonie daleko za plecy, palce w dół do bioder, ugnij łokcie. I z wdechem purwotna nasana, unieś miednicę w górę, ściskaj mocno klocek, wypychaj się od dłoni. I wydech, mocne stopy na macie, mocno odpychaj się od wnętrz dłoni. I wdech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami. I wydech, na mocno odpychających się dłoniach, przejdź z klockiem ściśniętym między udami, stopami do dłoni. I wdech, przenosimy dłonie przed stopy, uttanasana skłon, ściskasz klocek. I wydech, możesz pogłębić sobie uttanasana, przenieść dłonie za łydki, kieruj głowę w dół, mocny brzuch. I wdech, rozszerzaj barki, rozszerzaj łopatki. I wydech, ugnij sobie powolutku kolana, przyjdź do deseczki, tym razem dłonie do przodu, odchodzimy z klockiem ściśniętym między udami, nogami w tył. I z wdechem podwiń kość ogonową, wciągnij brzuch, odpychaj się mocno od dłoni. I wydech, mocno pracuj środek pleców, ciało, nogi w jednej linii, nie zapadaj się w lędziach. I wdech, wciągaj brzuch, mocno spinaj pośladki, ściskaj klocek, uwaga. Z wydechem drobnymi kloczkami podejdź do malasany albo odepchnij się w tył. Ugnij kolana, możesz w niej podskoczyć. I wdech, wyjmujemy klocek z pomiędzy stopy szeroko albo złączone kostki we wnętrze. Krawędzie stóp w malasanie. I wydech, barki w dół od uszu. Wciągaj brzuch. I wdech w pozycji, mocne stopy na macie. I wydech, siadamy na macie. Prostujemy nogi, tym razem klocek w prostych ramionach. I z wdechem wciągnij brzuch, z rotu uda do wewnątrz, wciągaj pępek. I wydech, doklejaj łopatki mocno do pleców. I wdech, mostek w górę, trzymaj pozycję mocno, mocno. I wydech, stopy na matę, włóż klocek w poprzek między uda. I wdech, przenieś dłonie daleko za plecy, palce w dół. Unieś miednicę w górę, ściśnij klocek, Uttanasana. I wydech, wciągaj brzuch. Odpychaj się mocno od dłoni, ściskaj klocek udami. I wdech w pozycji, ściskaj mocno, mocno klocek udami. I wydech, podejdź dłoni do stóp. Odpychaj się mocno od dłoni, ściskaj klocek. I z wdechem Uttanasana skłon, rozstaw stopy na szerokość klocka, ściskaj go. I wydech, wciągaj brzuch, pogłębiaj pozycję, uttanasana skłon. I wdech w pozycji. Z klockiem ściśniętym między udami możesz go poprawić. Uwaga, z wydechem ugnij kolana, przejdź dłoni pod warki, odstaw stopy szeroko do deski. Z wdechem wciągnij brzuch, ustaw barki nad dłoni, podwijaj kość ogonową. Z wydechem ściskaj klocek, wciągaj pępek, mocno, mocno odpychaj się od dłoni. Jeszcze jeden wdech w pozycji. Z wydechem ugnij kolana, spójrz, podejdź do malasany, stopy na szerokość bioder. I z wdechem siadamy pośladkami, między kostki bierzemy klocek, klocek w górę, malasana. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj kolana na boki, ale całe podeszwy stóp na macie. I jeszcze jeden wdech, oddalaj barki od uszu. Doklejaj łopatki do pleców. I wydech, usiądź na macie. Włóż klocek między uda, wyprostuj nogi. Navasana, ściskamy klocek. Wdech, skieruj ramiona, wzdłuż do maty, mostek w górę, proste plecy.
I wydech, wciągaj brzuch. Rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek. Robi się już gorąco. Jeszcze jeden wydech w pozycji. Trzymaj ją, trzymaj. I wydech, stopy na matę. Klocek płasko między uda. Prostujemy nogi, przenosimy dłonie za pośladki, palce w dół. I z wdechem purwa tadasana na prostych nogach. Unieśnienicę w górę, ściśnij klocek. I wydech, wciągaj brzuch. Dokleję całe palce stóp do maty, ściskaj klocek. I wdech, odpychaj się mocno do dłoni, mocne tyły ramion. I wydech, ugnij kolana, kroczymy z klockiem między udami, stopami do dłoni. I z wdechem, uttanasana skłon, przenieś dłonie do przodu, przed palce stóp. I wydech, chwyć się za przeciwne łokcie. I wdech w pozycji, rozszerzaj barki, rozszerzaj łopatki. I wydech, ugnij kolana, przyjdź dłońmi pod barki. Odstaw stopy daleko, ściskaj klocek. I z wdechem wciągnij brzuch, ustaw barki nad dłońmi. I wydech, odpychaj się od dłoni mocno. Ściskaj poślady, ściskaj klocek. I wdech, wciągaj brzuch, zostań w pozycji. Ostatnie nasze powtórzenie. I z wydechem ugnij kolana, skocz albo przyjdź do malasany, powolutku. I z wdechem klocek w górę, siadamy między pięty, możecie złączyć tym razem wewnętrzne krawędzie stóp. I wydech, oddalaj barki od uszu, wciągaj brzuch. I wydech w pozycji, mocne stopy na macie. I wydech, siadamy na macie, navasana, tym razem prostujemy nogi, wciągaj brzuch, klocek jest z przodu. I wdech, rotuj uda do wewnątrz, oddalaj barki od uszu, łopatki do pleców. I wydech, wciągaj brzuch, mocno trzymaj pozycję, ściskaj uda. I głęboki wdech, mostek do przodu, proste plecy. I wydech, stopy na matę, klocek między uda, dłonie daleko, za pośladki palcami w dół. I z wdechem wyprostuj nogi z klockiem, unieś miednicę w górę, odpychaj się mocno do dłoni, purwottanasana. I wydech, rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek. I wdech, odpychaj się mocno, mocno od dłoni, ściskaj klocek, miednica w górze. I wydech, ugnij kolana, przejdź sobie stopami do dłoni. I z wdechem stajemy uttanasana, skłon. I wydech, przenieś klocek przed siebie, odstaw dłonie na klocek uttanasana. I wdech w pozycji, przeciągnij się, rozciągnij. I wydech, książka lub klocek, największą wysokością, dłonie na nią, odstawiamy stopy, prostujemy plecy. I wdech, możesz lekko zmiękczyć kolana. Odpychaj się aktywnie od książki, od klocka. I wydech, spokojny i długi. I z wdechem ugnij kolana, usiądź na macie. Przejdź do swojego stretchingu, do shavasany. Porozciągaj się teraz tak, jak czujesz. Tak, jak masz ochotę. Porozciągaj pośladki. Poprzeciągaj się. Porozciągaj ramiona, krzyżując je na klatce. Porozciągaj boki ciała. Poprzeciągaj się, poziewaj. Możesz wykonać skręt kolan na boki w swoim własnym zakresie. Po rozciągnięciu przejdź do shavasany z książką bądź klockiem na płasko pod tyłem głowy. Możesz też zrezygnować z naszego sprzętu. Odpocznij. Ja Ci już dzisiaj dziękuję. Będziemy wykonywać tę sekwencję aż do wielu, wielu powtórzeń. Black and White Yoga, blogspot.com.